Yo, what it do? It's your boy Denzel Curry. You're now in tune to Pop Killer Magazine. Bang! Dzisiaj na naszej kanapie Sam Leroy, Piotr Marzec. Siemanko. Ile lat my się znamy? Jezu. Przynajmniej 20. Nie mów do mnie Jezu, mam na imię Hirek. No już prawie Jezu. No dobrze, to skoro... 25 na pewno. 25 na pewno, tak. Skoro tak długo się znamy i masz tyle różnych wspomnień muzycznych, o których zresztą będziemy jeszcze mówili, to chciałem cię przepytać, przygotowałem tutaj taki mały zestaw winylowy. Lou Reed, piękna płyta. Tak, Lou Reed, tak. Możesz sobie oglądać. Television, znasz? Aha, no jak? No pewnie. Dobrze. Patti Smith. Talking Heads. Okej. Okay. Blondie. No wiadomo. Tak. I Ramones. I powiedz, jakbyś miał, oprócz tego, że to jest muzyka na winylach, tak. to jakbyś jednym mianownikiem miał te płyty połączyć, to co byś powiedział? Dużo się działo z tą, akurat wszyscy ci wykonawcy gdzieś tam mieli jakiś udział w całym tej pogoni, kiedy hip-hop się budował, cały rap. Tak, ale ja jeszcze znalazłem... A jeden... wspólny mianownik jeszcze myślisz, że osoba? Nie, miejsce, CBGB's. Wszyscy grają. Wszyscy tam debiutowali. Wszyscy tam debiutowali. Jest fajny film, w którym gra o jej. Bo obejrzałem ten film. Tak, zapomniałem jak się. Jak powstało to film. Alan Rickman. O, piękny gra, film. Tak, polecam rolę. Zresztą. I to jest fantastyczna w ogóle historia, ponieważ to było miejsce, gdzie tak naprawdę rodziła się nowa fala. Ale później grali tam raperzy. Pamiętasz, jak Television przychodziło, jaka tak, tam sytuacja z Television była, to też ciekawa. Ale ty również tam grałeś. Tak, grałem w CBGB's, mam to szczęście, prawdę mówiąc. I o dziwo, też kazali mi to wszędzie powtarzać, że nie tylko nie zostałem wygwizdany, ale wyniesiony na rękach. To ponoć przy CBGB's ale jest wielkie wyróżnienie. Ale moi ludzie donieśli mi, że dlatego, że rozdawałeś wtedy wódkę. To bardzo możliwe. Przekupiłem CBGB's wódką. Ponoć, jeżeli to się tak stało, to też byłem jedyny, bo nie jeden próbował przede mną przekupywać wódką i się nie udało. No a poza tym jeszcze ponoć druga rzecz miała znaczenie. Pojawił się tam tajemniczy Afroamerykanin, który jest absolutną legendą dziennikarstwa, tak. Graficiarstwa i tak dalej. No pojawiło się tam dużo fajnych ludzi podczas tego koncertu. Ten, któremu płytę dałeś. Tak. Pojawił się Sacha Jenkins. To jest tak. W ogóle osoba, która jest legendarna praktycznie w hip-hopie. Szczególnie w nowojorskim. W całej kulturze. No tak, w całej kulturze. Tak. Sacha... Do dzisiaj no, mamy stały kontakt, świetna osoba, ale wtedy dla mnie to był jakiś mit. No, słyszałem o Sacha Jenkinsie, ale nawet dając mu płytę nie wiedziałem, że to jest Sacha Jenkins. Ale warto powiedzieć, że jeżeli dzisiaj mówi się o najsłynniejszych dziennikarzach za oceanem, tych, którzy wywarli olbrzymi wpływ na kulturę, co? Tak, to Sacha był po prostu jednym z tych pierwszych, ale jednym tkiem jest wymieniany obok tych największych tuzów, bo jest sam olbrzymim tuzem. Powiedz mi, gdzieś tam kiedyś przeczytałem i to nie tak dawno, że postanowiłeś karierę muzyczną zakończyć, a tymczasem w tym roku płyta będzie. Ja swoje kariery przerywam, ale nie zakończam. Nie wyobrażam sobie życia w ogóle bez rapu. Rap, mówię to szczerze, naprawdę uratował mi życie. To, kiedy spotkałem rap i jak odbiłem wtedy, jak się zmieniło moje życie, to dzisiaj nie wiem, gdzie bym był, tak prawdę mówiąc. Ale to jest tego. Coś, co nas łączy bardzo, ponieważ mnie muzyka uratowała życie. Bo i teraz już nie będzie zabawnie. Mamy kilka elementów wspólnych, ale jednym z nich jest ta trauma z dzieciństwa, bo mój ojciec jeszcze żyje. Ale podobnie jak twój, pił, bił. I takiego układu jak ty ze swoim nie mieliśmy, czyli że on lał ciebie, a nie siostrę, bo mój lał siostrę również i jeszcze mamę. Ja tylko po prostu starałem się mamę bronić, natomiast no, byłem za mały, no to a on był piekielnie mocny. Natomiast później chciałem uciekać i właściwie gdyby nie muzyka, to nie wiem jakbym dzisiaj skończył. Ale chciałem cię zapytać o coś innego, bo to takie smutne... Nauczyliśmy się chyba obydwaj o tym mówić, tak mi się to wydaje, prawda. Bo mówienie o takich rzeczach jest najpierw wstydliwe, później bolesne, a później zdajesz sobie sprawę, że jednak trzeba się nauczyć o tym mówić, żeby normalnie żyć, bo ma się normalne rodziny.
A mówię to wszystko nie po to, żebyśmy tutaj obydwaj kreowali się, tylko w jaki sposób jesteśmy obydwaj rozpoznawalni. I jeżeli my to powiemy tym młodym ludziom, którzy dzisiaj być może przeżywają podobną traumę... Im się wydaje, wiesz co, Chirek, im wszystkim, bo ja całe lata, po wielu latach zacząłem pracować z młodzieżą, szczególnie tą taką trudną, która choćby z bidula wychodzi, ma już te swój wiek i wychodzą. I powiem ci, że nauczyłem się tego, że te wszystkie nasze przeżycia są istotne, żeby o nich mówić publicznie, bo tym ludziom, tak jak nam, w pewnym okresie wydaje się, że my mamy najgorzej, nikt tak źle jak my nie ma. Tak. I dlaczego nas akurat los tak pokarał, że my to musimy znosić. Prawda jest taka, że wiele osób naokoło nas tak ma, tylko my sobie nie zdajemy z tego sprawy. I to jest istotne też w rozmowach, jak rozmawiałem z wieloma młodymi ludźmi, też im od razu tak jakby spadał jakiś duży głaz z serca, ale mówił, ty też. Ja powiem więcej, nie tylko ja, ale tysiące ludzi obok ciebie, tylko sobie nie zdajesz sprawy. Więc to jest cała, niestety tragedia ma oblicze, przypuszczam, w Polsce bardzo dużego miasta, jak nie największego. Moim zdaniem jeszcze więcej, dlatego że bardzo wiele osób w Polsce jest DDA, tylko o tym nie wie. Dokładnie tak. I DDA to nie jest jakaś choroba poważna, ale trzeba po prostu pójść na terapię, żeby poukładać w głowie. I zachęcam was do tego, bo ja też chodziłem na terapię i też przez to piekło przeszedłem. Także to jest coś, co może nam pomóc wszystkim. Zwłaszcza, że terapia może być za darmo. NFZ. Nie, w ogóle psychologa nie powinniśmy się bać, bo ludzie tacy jak my, ja nie jestem łatwą osobą. I to wiedzą wszyscy, którzy znają mnie, a szczególnie rodzina, która ze mną na co dzień ma do czynienia. Więc te moje traumy z dzieciństwa gdzieś ciągle wychodzą i jestem trudny w obyciu, mimo że się staram być jak najlepszym człowiekiem każdego dnia, no to mimo wszystko no jestem tylko człowiekiem i gdzieś niestety moja ta druga, że tak powiem, druga część mojej osoby gdzieś często daje o sobie znać. A dlatego też właśnie mówię, że warto chodzić po poradę do ludzi, warto rozmawiać z przyjaciółmi. Nie ma co się bać w ogóle terapii u psychologa, wręcz przeciwnie, powinno się wychodzić, bo to są ludzie, którzy naprawdę mogą zmienić w waszym życiu na tyle, że nie dosyć, że wy nie będziecie się męczyć w tym życiu, to ludzie, którzy, co jest istotne, ludzie, którzy są obok was, nie będą też się męczyć w cudzysłowie oczywiście wami. I to nie jest tak, że to są jakieś nieuleczalne choroby, bo wszystko jest tutaj i można siłą woli przez to wszystko przejść. Także pamiętajcie, nie jesteście sami. Jeżeli jest wam w życiu źle z tego właśnie powodu, to są ludzie, którzy mogą wam pomóc i wy sobie sami też możecie pomóc do pewnego momentu, ale są tacy, do których się możecie zwrócić i powiedzieć. I nie wmawiajcie sobie, że będąc w takiej sytuacji już nic was w życiu nie czeka. Tak. Patrzcie, jestem tutaj, jestem tutaj, mam wiele lat za sobą poważnych rzeczy, do których nie można się przypieprzyć, tak samo u Chirka. Czyli coś w życiu osiągnęliśmy. Ile miałeś lat, jak zacząłeś pracować? Ojej, nie pamiętam, trudno to powiedzieć, w bardzo młodym wieku. Ja miałem 12. Nie wiem, no starałem się znaleźć jakąkolwiek pracę. Nie ukrywam, że jedna z pierwszych to nie była zbyt wesoła praca. Czyli dealerka. Dealerka, tak. A ja słuchaj, jedna z pierwszych moich prac, to najpierw pracowałem przy budowie grobowców. I kiedyś kazali mi przenosić, oczywiście to wtedy było nielegalne, do dzisiaj jest nielegalne, ale wtedy nikt na to nie zwraca uwagi, to były lata 70. I przenosiliśmy taką trumnę, która z jednego tego grobowca starego do nowego. No tylko, że wiesz, debile kompletni i ci, którzy to kazali nam zrobić i ja również, bo młody, niedoświadczony. No i tę trumnę, słuchaj, wyniesiemy i nagle ona się rozsypała, bo była stara. Została mi trupia czaszka w ręku. No w tamtych czasach to trochę inaczej wyglądało. Tak, to trochę inaczej wyglądało. A druga robota to była na pogotowiu, jako sanitariusz pracowałem. Wesoły sanitariusz Zenek. Tak, to było wesołe. Ja bardziej szukałem takich różnych dziwnych. Przemycałem sprzęt z Berlina. No szukałem, starałem się tak jakby być swoim szefem całe życie. Próbowałem robót takich, gdzie pracowałem dla kogoś, ale bardzo szybko ta praca w młodym wieku się kończyła, bo zbyt dużo konfliktów między mną a... Ale wtedy już nagrywałeś swoje demówki? Nagrywałem demówki, tak, na osiedlu. A co się stało, że twoja pierwsza żona któregoś dnia zniszczyła wszystkie twoje demówki? To nic, rozwód.
Ale to co, to ponieważ powiedziałeś, że... Tak się stało po rozwodzie. Znaczy wszystko, co miałem, cały mój dobytek z całego życia, wszystkie te artykuły z dzieciństwa nawet, aha, bo mi się zdarzały różne dziwne przygody w dzieciństwie, gdzie byłem w różnych gazetach, niekoniecznie z dobrego powodu jakiegoś pozytywnego. Czyli tam wanted, tak? Ale nie, różne były, różne. Ale to wszystko miałem na strychu, taki dom kupiłem na Półwyspie i to wszystko trzymałem na jednym wielkim strychu, łącznie z demówkami starymi. No, tam wszystkie moje skarby, które dla zwykłej osoby mogły nic nie znaczyć, bo to papierzyska, jakieś trochę plastiku. No i po rozwodzie wszystko zniknęło, pomijając to, że zniknęły na przykład materiały, których szukam do dziś i to jest też tutaj odzew do Was, koncert. Wiele koncertów mi zniknęło na kamerze, które były nagrane. Jednym z nich był mój pierwszy koncert z Kalibrami w Megaklubie w 95. To był ciekawy koncert, to bym chciał dostać z powrotem. Moja kaseta nie istnieje z tego, co wiem już, ale wiem, że ktoś jeszcze tam kręcił, więc jeżeli ktoś z Was słyszał albo jest ktoś, kto ma tą zapis tego koncertu w całości, bo Bogna kręciła wtedy też z Martinem, oni kręcili część zapisu, ale mamy taki ze sceny dość wesoły i tam kamera, nie pamiętam czyja była, kogoś z Kalibra chyba. No, tam fajne, na backstage'u dużo się działo. To jest materiał już dzisiaj mocno historyczny, bo to był pierwszy nasz wspólny koncert, duży koncert taki, gdzie pokazaliśmy Kaliber ogólnej publiczności poza Katowicami. No to był taki dość ważny koncert. Chciałbym mieć ten film, jeżeli ktoś z Was ma ten film, szczególnie z tymi scenami ze sceny, tam i za sceny, to biorę go za każde pieniądze. I moje demówki też, bo wiem, że... No nie może za każde pieniądze, bo to za chwilę, wiesz, odbędzie się... No zobaczymy, no ale jestem w stanie naprawdę dużo zapłacić, tak samo jak za demówki moje, szczególnie za to z 80-tych lat, bo wiem, że no, na osiedlu trochę tych demówek rozdawałem. Jeżeli komuś gdzieś zostały, gdzieś mają na strychu, gdzieś schowane, wierzę w to, że istnieją gdzieś tam, to ja bardzo chętnie je odkupię, naprawdę. Zapłacę za to. A to ja mam taką propozycję, żebyśmy razem z magazynem Popkillera, dla którego tę rozmowę nagrywamy, zrobili coś innego. Jeżeli zgłosi się do Ciebie kilku takich ludzi, którzy te demówki mają, a na przykład rapowali sobie później pod wpływem tych Twoich demówek, to niech nagrają z Tobą futuringi. Jeżeli ktoś przyniesie mi tą kasetę, to z nim nawet single zrobię. Naprawdę. Jeżeli proszę ktoś bardzo. Dostarczy moją demówkę, to jak najbardziej. Mamy słuchajcie, fajny punkt. No dobrze, to jak już sobie tam nagrywałeś te demówki, to gdzieś tam sobie jeździliście po koncertach, powiedziałeś o koncercie Kalibra, ale nagrałeś później, ja chciałbym taki uchwycić taki ważny moment, w którym ty nagrałeś swoją debiutancką płytę, ale tę, która wyszła w BMG, bo o tej solówce mówimy. Bo to była moja debiutancka, ten projekt PM Kuli był projektem trzech zespołów. To nie była moja solówka, to był taki projekt zainicjowany przez kilka osób i to... I ten moment, to był pierwszy, jak to się stało w ogóle, że nagle koncern, wiesz, duży, zachodni, chce wydać ci płytę? To śmieszna historia była, bo nagrywałem w piwnicy w Mother Sound Studio. Na to było mi stać tak naprawdę, na nagrywanie w piwnicy, na szczęście, bo dzięki temu spotkałem tam komputer, który się nazywał wtedy Atari Falcon. I dzięki temu za psie pieniądze zacząłem nagrywać Scyzoryka i całą resztę. I dzięki temu powstały w ogóle pierwsze demówki. Samplery pierwsze w piwnicy tam siedziały. Uważam, że piwnica była więcej warta niż to u góry, co nagrywali. Ale ważny był też człowiek, który to z tobą robił. Najpierw robił ze mną to Jarogniew Milewski, z którym tak naprawdę się poznałem na samym początku, kiedy zjechałem w ogóle do Trójmiasta w 92 roku jakoś. Szukałem ludzi, którzy w ogóle potrafią obsługiwać sampler i potrafią w ogóle pracować na nowoczesnym sprzęcie. Dzisiaj to nie do wyobrażenia jest, ale uwierzcie mi, wtedy w całym kraju trudno było znaleźć osobę, która w ogóle potrafi obsługiwać AKI na przykład 950 albo 1100. Wojtek Karolak już wtedy potrafił. Tak, potrafił tak samo SPK, którego wtedy też był dla mnie kultowy, EMO obsługiwać choćby Czesław Niemen. Tylko pytanie, co to znaczy obsługiwać, no bo właśnie. To sampler ma wiele zastosowań. A nie, akurat nie Czesław takim... nie przypadał za rapem? Ale za moim tak. Ja zaraz jak spotkałem się na samym początku, jak w 95 roku mieliśmy możliwość spotkać się choćby z jego rodziną i tak dalej, dużo propsów od nich miłych słów usłyszałem. Więc, aczkolwiek to był ten moment. Ja pamiętam moment, jak Wzgórze miało konflikt, kiedy zrobili Mam tak samo jak ty. I rozmawiałem wtedy z żoną Czesława i z córką, które oczywiście pamiętam, to był program Mana i Materny.
Tam też robiliśmy, pana Tadeusza przerobiliśmy, na freestylu prawie pojechałem część pana Tadeusza. I wtedy tam widziałem się z nimi i one powiedziały, no, że Czesław ma obiekcję ze swoim. I jak? Przecież to moja rodzina. Jak mogę mieć coś do Wzgórza Apaczy? Mówiłem, proszę przekazać tylko Czesławowi, że to są dobre chłopaki. Oni nic złego nie chcieli zrobić. Ale później z kolei byliśmy na koncercie, właściwie na występie Raya Charlesa w studiu telewizyjnym. Na widowni było chyba z 20 osób i między innymi tam z Czesławem siedzieliśmy. Ja zapamiętałem ten moment, bo bardzo długo czekaliśmy na Raya Charlesa. I zaczęliśmy właśnie rozmowę o tym, że raperzy wykorzystują jego utwory. I on tak, ja sobie teraz przypomniałem, jak on mi coś powiedział o tym, że mówi, no takie miłe chłopaki, mówi taka rodzina z Kielc, dokładnie, tak, dokładnie rodzina tak. Z Kielc, mówi, czy jak coś Apacze. Tak, ja kazałem przekazać żonie, mówię, przecież to jest rodzina, mówię, ale przekaż się Czesławowi, że ale, to rodzina. Tak, jacyś Apacze, słuchaj, tak radził mój utwór, ja mówię, Czesław, Wzgórze Apaczy, a on, no tak, mówi, ale oni, ja tak nie wiem, bo oni ukradli tę moją rzecz, ale tak jak sobie to zrobili, komuś to służy, to w ogóle nie wiedział kompletnie tak, nic o samplingu, nie wiedział w ogóle, zresztą wielu muzyków prawda. Tego... Mimo, że używał SP-12, tak. Ja SP-1200. I on sam siebie samplował. Nie, on SP-12 miał. Tak, ale on sam siebie samplował. To wiem, że tak. No. Więc po prostu, no, taka śmieszna wiesz... Tak, ale jako przeciwieństwo tego podam ci Grzegorza Ciechowskiego, który był totalnie zafascynowany tak, tym. To prawda. Jak ja go spotkałem, pamiętam, przyszedł... No, dzisiaj to dla mnie no, niesamowite. To jest dla mnie nagroda, że spotkałem jeszcze Grzegorza w tamtych czasach i mogliśmy wymienić się... No pierwsze nasze spotkanie, no to kurczę, ja pamiętam, że tyle mi dobrych rzeczy powiedział, że ja nie wiedziałem co zrobić, bo ja... Znasz mnie na tyle lat, nie za bardzo lubię słuchać dobrych rzeczy na swój temat, wolę te gorsze. Nie wiem, tak mam, to chyba ze starych czasów zostało. Chyba, natomiast Grzegorz... No, tak zaczął ze mną z grubej rury. Ja nie wiedziałem do końca, jak się zachować, bo stoi przede mną człowiek, którego całe życie uwielbiam, jest legendą, którego tak. Promuję i chodzę na jego koncerty i pamiętam, byłem zły, zbij mnie. I nagrywałem na Grundika twoje koncerty w hali w Kielcach. Grzesiek mówi, spoko, dojeżdżę. Ale przecież Michał Urbaniak też był zachwycony i, tak. I z Michałem nawet popełniliście kilka tak, rzeczy. Z Michałem się w ogóle poznałem jeszcze zanim Polska mnie poznała tak szerzej. Bo Michał do mnie zadzwonił bodajże w 93 roku pierwszy raz, albo początek 94, ale chyba 93. Zadzwonił, zresztą wspominałem na Popkillerach ostatnio, jak się poznaliśmy. Zadzwonił do mnie, jak byłem znowu kolejne rozmowy zrywać z BMG, to był 94 w takim razie. Zrywałem po raz kolejny rozmowy z BMG, albo przyjechałem z Wybrzeża. Dlatego nie wiem, 93 albo 94, Michał może to wiedzieć. Przyjechałem do domu i pamiętam, moja ówczesna dziewczyna mówi, tam masz zapisane numery, dzwonili do ciebie ludzie, jakiś Urbaniak dzwonił z Krakowa. Ja mówię, z Krakowa? Urbaniak z Krakowa. Urbaniak, sprawdzam, a ja wiedziałem, że on w Krakowie ma tam swoje, no bo on z Krakowa w ogóle pochodzi, z tego co wiem, nie? Chyba z Łodzi bardziej. A nie, z Łodzi, przepraszam, tak, ale Kraków dla niego był ważny, no bo tam jego żona, tak? Chyba tak. Druga tak. Zresztą. Tak, bo to były te czasy, kiedy jeszcze, bo wtedy z Grażą się też poznałem, a Sojka był z Grażą wtedy, a Michał był z siostrą Graży, tak. No i wtedy przyjechałem, znaczy zadzwoniłem i patrzę, Michał Urbaniak, Kraków, nie? Dzwonię, bo to naprawdę, zanim mówiłem, jak się okazało, że to Urbaniak, bo ja wtedy połowę swojego ówczesnego młodzieńczego życia poświęciłem na promocję Urbaniaka w Kielcach. W ogóle pracowałem w takiej wypożyczalni płyt kompaktowych i uczyłem ludzi, między innymi właśnie miałem takiego do dzisiaj przyjaciela ordynatora szpitala, wtedy jeszcze nie ordynator, który do mnie przychodził i uwielbiał, że ja mu dawałem, on przychodził po coś, a ja mu 10 innych dawałem, których nie znał. I ja tak jakby starałem się uczyć ludzi, że istnieje muzyka poza tym, co ogólnie słyszą i słyszeli. I Michał Urbaniak, pamiętam, był jednym z moich głównych zakupów, bo całym jego, pojechałem do Warszawy specjalnie za pieniądze moich szefów kupić nowe płyty. Między innymi kupiłem całą dyskografię Urbaniaka, co oni nie do końca rozumieli, bo jazzu nie słuchali. Ale powiedziałem, że to się będzie sprawdzało i faktycznie wypożyczałem to non-stop. Po prostu to wypożyczalnia dzisiaj, nie do wyobrażenia, że istniała wypożyczalnia płyt kompaktowa, ale istniała. I Michała miałem całą jego dyskografię, wszystkie jego płyty, starałem się ludziom pokazywać polski jazz przez pryzmat właśnie między innymi Urbaniaka, tego co zrobił w Stanach.
No ale też oczywiście u mnie obecny był cały czas Quincy, Miles Davis i cała reszta przez rap i ten, ale Michał, jak wtedy pamiętam, zadzwonił, mówił, pamiętam, nie zapomnę tego, że zadzwoniłem i on od razu do mnie mówi, kiedy możesz przyjechać, możesz być dzisiaj? Tak. Nie zapomnę i tego. Gramy. A ja mówię, jak to dzisiaj? Mówię, zaraz sprawdzę pociągi. Pamiętam, że przyjechałem chyba dzień później rano i z Michałem od razu siedliśmy do pracy. Miał sprzęt, jakiego oczekiwałem, tak jakby z marszu weszliśmy do roboty, zaczęliśmy nagrywać. Bardzo się polubiliśmy. No niesamowicie otwarty człowiek. Dla mnie to była legenda, a nagle zaczął mnie traktować jak równego sobie. Zapytał się mnie, co robię, że go to interesuje, że ma takie rzeczy. Ja mu pokazałem, co potrafię robić na samplerach, co potrafię robić na ówczesnym sprzęcie, co potrafię wokalnie, jakie rzeczy. No i razem się zgraliśmy. Od tego czasu staliśmy się prawie nierozłączni, bo jak był już w Polsce wtedy, to dość często ze sobą przebywaliśmy. Potem już na Wybrzeżu, jak go ściągnąłem, nagrywaliśmy dużo. Mikę Urbaniak, która była wtedy dzieciakiem, pamiętam, siedziałem w pokoju, jak Michał ze Staszkiem poszli na ogród się opalać. Ja z Miką wcześniej, nie wiem ile ona miała wtedy, lat 13, 14, nie pamiętam, jakoś tak. Spędzałem czas, przyleciała z Nowego Jorku i akurat Tribe Called Quest leciał i ona zaczęła rymować i zwariowałem. Wyłączyłem sprzęt, mówiłem, masz coś swojego? No tak. I ja idę. No i wtedy zobaczyłem, że ma bardzo utalentowane dzieciaki. Ale tak zeszliśmy w sumie z... Nie, tak. Nie, słuchaj, bo to jest luźna rozmowa. Natomiast tak, Michał wtedy, kurczę, no wtedy zaczęliśmy... Przypominam, że wtedy nie byłem ogólnie znaną osobą. Ale wiesz co, ja chciałbym jeszcze... Ten moment... I wiesz kto... To jest śmieszne w ogóle, to jest dziwny obrót w ogóle sytuacji, bo Kraków też poniekąd to było powiązanie, które... Przez DJ-a Tomka miałem. Nawet nie z Urbaniakiem, bo DJ Tomek z Urbaniakiem się nie znał, ale osoba, która znała się z DJ-em Tomkiem, z którym zacząłem się przyjaźnić od 92 bodajże, albo pierwszego roku, jak on w Krakowie jeszcze grywał, to poniekąd przez tą samą osobę Michał dowiedział się o mnie i zadzwonił. To jest w ogóle śmieszna sytuacja. No, długo by to opowiadać. Słuchaj, ale ja chciałbym wrócić do tego momentu, kiedy podpisałeś kontrakt z BMG, dlatego że oczywiście jest takie stare polskie przysłowie, sukces ma wielu ojców, tak. Porażka dlatego jest sierota. Dlatego zacznę właśnie mówić, jak to wyglądało. No właśnie, bo zacząłem od tego... Bo tutaj się bardzo wiele osób przyznaje do odkrycia Leroya. Niesamowite to jest. Tak, i nawet niektórzy okrzyknęli się już ojcami polskiego rapu. Ale to już wtedy się okrzykiwali, nawet w mojej obecności, znaczy w mojej obecności nie, ale będąc parę pokoi dalej już to mówili. Matka była przecież mojego sukcesu jedna, która przyszła już po wszystkim, a chciała spić całą śmietankę po Piotrze. No to już takie były, no, szefowa ówczesna. To było tak, że ja jeździłem często do tego studia, nagrywałem tam w tej piwnicy. Pewnego dnia zadzwonił do mnie nieżyjący już Łyszkiewicz z zespołu Róże Europy. Nie, 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 przepraszam, nie Róża Europy, tylko z Chłopcy z Placu Broni. No, i No Limits wtedy też jeszcze grało miejscowe. Chłopcy z Placu Broni, tak, Chłopcy z Placu Broni, Łyszkiewicz. To dwóch Łyszkiewiczów. Łyszkiewicz. Jeden był w Brat... No Limits, a drugi zupełnie inny Boguś Łyszkiewicz. Przepraszam, tak, No Limits. W Chłopcach z Placu Broni. Z No Limits. Maciek Łyszkiewicz, tak. Do dzisiaj zresztą reaktywował No Limits w tej chwili. Mieszka w Gdyni i jest świetnym muzykiem. Tak, zresztą pozdrawiamy. Się, on tak. Chyba zadzwonił pierwszy, nie jego brat, bo jego brat wtedy był właścicielem studia Model Sound, Piotrek. Tak, a Piotrek był właścicielem studia, później pracował w Playboyu, a w Boguś Łyszkiewicz to była zupełnie tak, jakby tak. Inna frakcja. Dokładnie Łyszkiewiczów tak. Z południa Polski. Boguś, tak jak mówisz, pomyliłem się. Świętej pamięci, tak. Piotr Łyszkiewicz, o ile się nie Piotr, tylko z No Limit, czyli... Maciek. Maciek. Maciek zapytał mnie, co robię i czy mam czas na koncert. Powiedział mi, czy bym nie chciał zagrać na Molo w Sopocie, że się szykuje koncert duży. A mówię, Festiwal Sopocki. Mówi, to jest taka kontra do Festiwalu Sopockiego. Chcę pokazać nasze studio, alternatywę do muzyki mainstreamowej, która w tej chwili jest. A mówię, no ale to jak ja, no, jak ja pasuję. Tam same gwiazdy miały występować, bo nagrywało dużo gwiazd wtedy dla nich. A on mówi, że no wszyscy zdecydowaliśmy, że dobrze by było. Ja mówię, ale jestem tylko chłopakiem z piwnicy. I zadzwonił do mnie potem Piotr, czy przyjadę na ten festiwal, że on wszystko, o wszystko zadba, żebym tylko zagrał. No i przyjechałem na ten festiwal zagrać. Pamiętam, na ten festiwal przyjechało Radio Małopolska Fan.
Jedyni, którzy nas znali i którzy od razu pamiętam, chyba Piotrek Metz wtedy był. Nie, wtedy przyjechał na ten festiwal Tomek Słoń. I siedzieli w tym wozie transmisyjnym, ja do nich poszedłem, przesiedziałem cały czas, bo nikt się nami nie interesował. Ja przyjechałem z chłopakami jeszcze Wzgórze, nie nazywało się wtedy Wzgórze. Przyjechaliśmy na ten festiwal i czekaliśmy na swoją kolej. Zrobiłem szybko tam, nawet nie wiem, czy próba była. Chyba nawet nie, próby nie było, bo wszyscy nas tak zlewali, że my byliśmy mało istotni przy tym. I występowałem gdzieś tam w ciągu przed tymi wielkimi gwiazdami. Na szczęście mnie tak wrzucili tuż przed chyba kimś ważnym, nie pamiętam kto po nas grał. Ale przed nami grało paru takich, z których jak już staliśmy przy scenie, podeszliśmy, tam prasa cała się interesowała tymi zespołami, na nas patrzyli w ogóle z podełba, że to, kto to przychodzi, kto tu wchodzi na scenę, kto my jesteśmy w ogóle. Takie pamiętam, że z pogardą, to spojrzenie to już długo pamiętałem potem, bo ono się powtarzało, potem się zmieniło w totalnie odwrotne, co było najbardziej śmieszne. Natomiast wtedy stali dziennikarze i tak jakby nas przepychali, żeśmy odeszli, bo tu nie miejsce, że tutaj im przeszkadzamy, nie? Oczywiście dostali od nas to, co sobie życzyli i potem już tym bardziej na nas patrzyli jak na jakąś bandytkę. Ja wszedłem na scenę i jedyne, o co poprosiłem człowieka, który tam był, to powiedziałem, dajcie tyle dymu, żeby nie było nas widać. A przed nami grały zespoły, które po prostu już tak nas wkurwiały, które co chwila dziękowały, ale to... Kurwa, przerywali w środku kawałek, żeby kurwa dziękować publiczności. To było tak żenujące w ogóle. Nie wspomnę nazwy, bo dzisiaj znam członka tego zespołu i bardzo go cenię. I dzisiaj nie będę... Ale powiedz. Nie, no nie mogę tego. No. Zresztą się nie obrazi. B.A.D. Master C był taki zespół. Strasznie nie przepadaliśmy za tym zespołem. Wręcz dostawaliśmy febry, jak kurwa słyszeliśmy tą nazwę. Natomiast tuż tak się złożyło, że przed nami występowali chyba. Nie przed nami, tylko jeszcze jeden zespół wcześniej. Strasznie nas wkurwiało to, co oni tam gadali. Po prostu taka żenada była. Jak wyszliśmy na scenę, to oczywiście dużo dymu powiedziałem. Graliśmy scyzoryka na początku i na końcu. Na początku wchodził taki kontrabasowy, graślawy kontrabas, jeszcze pierwszy nagrany. A na końcu był mocno rage'owy jeszcze z gitary te pierwsze. I zaczynało się takim tekstem, który wyciąłem z Nie ma mocnych, czy tam to z któregoś tej części, sami swoi chyba. Tato, nasi są tam, jak taki pociąg był, krowy poszły, coś tam zobaczyli. Mówi, tato, nasi są, nie? I od tego się zaczynały gitary. Pamiętam, że zaczynaliśmy od tego basowego, było dużo dymu. Ja wyszedłem i oczywiście zamiast dziękować publiczności było odwrotnie, nie? Dużo charchaliśmy na tej scenie. Pluliśmy, wyzywaliśmy ludzi z pierwszego rzędu, co tam nam coś marudzili, bo oczywiście ludzie najpierw byli w szoku, co tutaj robi jakiś zespół, co gada. Ale takie skurwysyństwo się zrobiło do końca scyzoryka tego pierwszego, że ja ten koncert grałem, po prostu zagrałem go i wyszedłem. Pamiętam ostatni, jak już graliśmy scyzoryka ostatniego gitarowego, to był jakiś hardcore pod sceną. Ludzi się zebrał taki tłum. I skakali, mimo że my żeśmy ich wyzywali, mieliśmy różne te, to ludzie się cieszyli. Potem słyszałem od chłopaków, od Muńka, od reszty z tyłu, że oni jedli sobie normalnie, wpieprzali sobie jakieś jedzenie na końcu molo i wszyscy zaczęli się drzeć. Biją się, biją, chodźcie, napierdalają się. I oni przylecieli, bo myśleli, że my robimy jakiś dym, że napierdalamy ludzi. A z daleka słyszeli same kurwy, że tam jest... No, oni byli przekonani, że jest niezły młyn. I oni przyszli na ten koncert. My w tym czasie zeszliśmy. Jak schodziłem ze sceny, pamiętam, cała prasa się na nas rzuciła. Widocznie zrobiliśmy takie wrażenie, że wszyscy ci z mediów rzucili się, na co my powiedzieliśmy spierdalać i poszliśmy do Radio Małopolska Fan, do Tomka Słonia, któremu udzieliłem pełnego wywiadu. Tam siedzieliśmy, śmialiśmy się do końca. I to był taki koncert, po którym nagle ja wyjechałem. Pamiętam artykuły na następny dzień, pokazywali tylko mnie na tym, że dym, że zrobiliśmy straszny dym i gadają o tym na scenie. To było dość ciekawe, bo jeżeli ja byłem nikomu nieznaną osobą i nagle jeżeli czytasz główne wydanie magazynu regionalnego i wszystko i jesteś na froncie, a nie są zespoły tam te, które wielkie grały po tobie, no to wiedziałem, że coś chyba się wydarzyło. Zjechałem do Kielc pociągiem i pamiętam, jeszcze zawinąłem się o jakąś nocną imprezę, tam jechałem chyba ze dwa dni, bo grałem jakiś freestyle, przyjechałem do dzisiaj, spotykam ludzi, którzy mi opowiadają, co się działo podczas tej podróży, wróciłem do Kielc i pamiętam, pierwsza wiadomość, jaką usłyszałem, to koniecznie oddzwoń do Łyszkiewicza. No to dzwoniłem i usłyszałem w słuchawce, stary, wszyscy się o ciebie zabijają, mam dla ciebie kontrakt z życia, musisz przyjechać, nie?
Ja już to słyszałem setki razy, na mnie nikt nie robił tam wrażenia. Kontrakty życia to ja już przerabiałem wtedy któryś raz. Więc powiedziałem mu, że w ogóle mnie to mało interesuje, teraz nie mam czasu przyjechać, bo dopiero wjechałem do domu. Ale ty musisz przyjechać, jak to zwykle taki podjarany. A mnie to już śmieszyły, takie podjaranie różnych ludzi, którzy... powiedziałem, że nie mam czasu, mogę przyjechać dopiero w przyszłym tygodniu. On, to jest poważna rzecz, ja nigdy nie zapomnę tego, jak oni starali się być strasznie poważni i tłumaczyć mi, jak ja to wielkie rzeczy tracę. Bo oni mają coś dla mnie, tylko oni to mają. To mnie wkurwiało, bo oni nic nie mieli. To ciągle byli pośrednikami, których już znałem, kurwa, dziesiątki lat. No może 10 lat. Takich pośredników widziałem od chuja. I to kolejny był taki, co się zgrzewał. Ja powiedziałem, że w przyszłym tygodniu przyjeżdżał. On mówi, wielka światowa wytwórnia. Ja mówię, wiem jaka, BMG. I zamknął gębę. No ja mu to... W ciemno trafiłem od razu. Mało tego, jak zadzwonił do mnie, wykręciłem numer do BMG, co nie było wtedy trudne znaleźć, na Mochnackiego chyba mieli wtedy. Tak. Zadzwoniłem i mówię, pamiętam, bo odebrała pani telefon i ja mówię, dzień dobry, Leroy z tej strony. A ona, o fajnie, że... Nie znałem ludzi. Łączę z Piotrem. Tylko usłyszałem. Mówię, od razu strzał w dziesiątkę. I usłyszałem tylko po drugiej stronie, o cześć Leroy, bardzo chciałem cię poznać, ale przecież widzimy się w przyszłym tygodniu. A mówię, tak, chciałem tylko potwierdzić, czy to nie jest Farmazon. Odłożyłem słuchawkę i przyjechałem na następny, po weekendzie do Gdyni, na co oczywiście skakał Piotrek Łyszkiewicz, że on to ma deal życia. Ja mówię, jaki ty masz deal życia? Ja mówię, wiem, że to robisz dla BMG, ja mówię, z BMG mogę sobie podpisać w każdej chwili ten deal bez ciebie. Ale żebyś zobaczył, jak jestem fajny chłopak z Kielc, to podpiszę z tobą z agentem, dam ci zarobić. Bo mówię, akurat agent mi jest potrzebny, pod warunkiem, że nie będziesz fisiował. Podpisaliśmy taką krótką umowę, która była niezobowiązująca, bo chciałem zobaczyć, na ile go stać. Niestety długo bym opowiadał, poczytajcie się w książce sobie, jak się to skończyło, jak był złym agentem i jak stracił wszystko, bo mógł mieć wszystko, a rozpieprzył wszystko, potem BMG już miała go na karku tylko i mieli go dosyć, tak prawdę mówiąc. Pomijając to, że nie dostarczał pieniędzy od BMG do nas, ja wpieprzałem żwir praktycznie, nie miałem nawet na chleba, on potrafił te pieniądze gdzieś tam zawinąć i nie dać. Takie to były czasy. Ja wpieprzałem sałatę cały dzień. Ale czy to jeszcze... I to było tak, że BMG było zainteresowane rozmowami, więc jak przyjechałem już na rozmowy, to oczywiście powiedziałem, że nie chcę żadnych agentów, ja mam swoich ludzi, będę pracował w tej chwili z BMG i zaczęliśmy pracować. Ja z BMG wyjeżdżałem wiele razy. Romek Rogowiecki mnie miał dosyć. Romek Rogowiecki to uciekał przede mną, zamykał się. Ja byłem jego największym złem, jakie wchodziło. On po prostu jak diabła się mnie bał, zamykał się i tylko pytał się, czy on już wyszedł. Ja przyjeżdżałem, zrywałem kontrakt z BMG kilka razy. Po prostu nie mogłem słuchać tych głupot, które Romek do mnie gadał i towarzystwo, które się tam schodziło mądre, które starało się być mądre, bo to wielka firma BMG. Ja tylko zadawałem pytanie, który z was kurwa sprzedał chociaż jedną płytę rapową, skoro się tak wymążacie? Żaden. Proste to jest. Więc te rozmowy trwały. Ja zrywałem, zabierałem taśmy, wracałem w międzyczasie właśnie. Ktoś tam dzwonił, tak jak Michał, wracałem z powrotem do Michała, wracałem do nich. Dzięki temu podpisałem całkiem niezły kontrakt tam w międzyczasie, no bo oni zrywali te kontrakty dla mojego dobra, w sumie się potem okazało, bo kilka razy głupio postąpili dla siebie. Przecież niewiele osób wierzy, ja po pierwszej płycie praktycznie byłem wolnym artystą. BMG tak spieprzyło papiery. I tylko dlatego, że lubiłem Piotra, i to nie ukrywam, tylko dlatego, że lubiłem Piotra i miałem szacunek do niego, tylko dlatego starałem się dalej zostać w całym teamie, pomijając to, że Piotra wyciągnąłem na mojego menadżera potem już z wytwórni. Kiedy odszedł z wytwórni, też został moim menadżerem, co zresztą z czego byłem bardzo zadowolony. Ale to były takie czasy, że naprawdę musiałem się mocno napracować, żeby w ogóle podpisać kontrakt, który chciałem podpisać. W międzyczasie przychodziłem z jednym prawnikiem i dwoma kolegami następnymi, którzy udawali prawników. Ale ci koledzy mieli tak po 2 metry? Tak, ale udawali prawników. Aha, okej. Bo ja przychodziłem z 3 prawnikami, stwierdziłem, że skoro przychodzę do takiej wytwórni, to jeden prawnik prawdziwy, na dwóch kolejnych mnie nie stać, więc moi koledzy ubierali się, naśladowali, co on mówi i mieli udawać prawników. I tak wygląda. A powiedz mi, czy to prawdą, że prawdą jest, że BMG sprzedało już kilkaset tysięcy, powiedzmy tam chyba 300 tysięcy twojej płyty, a ty w dalszym ciągu złotówki z tego nie widziałeś? Tak, na początku nie widziałem w ogóle pieniędzy z płyt. Dość te moje wypłaty okazało się, że podpisałem w kontraktach, że to po pierwszych zestawieniach i potem mają jeszcze pół roku. Słuchajcie, jak ludzie słuchali, naprawdę byłem na topie, byłem numerem jeden, ja ciłałem na życie, nie? Tak naprawdę w wakacje, kiedy wyszła płyta i był tak duży boom, ja, żeby w domu było co zjeść na śniadanie, czy już na obiad, to musiałem rano wyjść na ulicę i pomyśleć jak hustler normalny, gdzie tu
załatwić pieniądze, żeby było na jedzenie. Tak to wyglądało. Nawet w 95 roku, jak już płyta była w sprzedaży, więc tak wyglądało. A to ja ci powiem z tego okresu fajną historię. Miasto Wejherowo wynajęło mnie do zagrania imprezy miejskiej. Stadion, 30 tysięcy ludzi się bawi. I w pewnym momencie do tej mojej DJ-ki, tam jakaś babcia się taka przed tego przeciska, ja wiem, chyba z 75, może 80 lat miała. I ci ochroniarze ją tam odpychają, a ona coś ich tam wali, tym wiesz, tam z jakąś laską po łbach. I wali do mnie i krzyczy do mnie, ty, graj szczyziorika, graj szczyziorika. W Wejherowie? Tak, w Wejherowie. Dobrze, ludzie w Wejherowie, pozdrawiam, bardzo mili, często bywają. I powiem ci, że dla mnie, ja po prostu takiego ataku śmiechu dostałem i pytam się do niej, jak pani ma na imię? A ona mówi, Zuza! No i wiesz, i ja dla mówię, tak, i wziąłem mikrofon i mówię, dla pani Zuzy, prosto z Kielc, scyzoryk. No i po prostu poszło, Zuza tam się rzuciła w pogo, słuchajcie, było po prostu to coś. To straszna była masakra, tak. Ja nie byłem w stanie tego ogarnąć. Dzisiaj, jeżeli mamy szaleństwo na punkcie rapu i szaleństwo na koncertach, to jest mniej więcej 1/10 tego, co się wtedy działo. Nawet nie wiem, czy nie mniej. To było po prostu jakieś masakryczne. Ja nie sądziłem, słowo, Hirek, ja nie sądziłem, że w ogóle w Polsce taki rodzaj kariery jest w ogóle możliwy. W sensie, tak duży boom. Ja nie wierzyłem, że w ogóle to jest możliwe, że nagle wydam płytę, w ogóle ktokolwiek wyda płytę i nagle to się stanie, nie? Że takie coś. A kiedyś opowiadałeś mi taką historię, przypomniałem sobie teraz, że współpracowałeś z Radiem Kielce i chyba z radiostacją, tak? Tak, to ja byłem dzieciakiem w podstawówce. A to jeszcze było przed tym, tak? W podstawówce. A w podstawówce, Byłem w siódmej bodajże klasie, albo w ósmej, ale siódma chyba. Moja nauczycielka, pomijając to, że moja nauczycielka, tam jej mąż był znanym reporterem telewizji GOC niejaki, to ona mnie uczyła języka, to była moja polonistka, zresztą, która mnie wspierała, nie pozwoliła mi tak jakby pójść do ochapów, żebym się stoczył, żebym znowu wylądował w poprawczakach. Ona robiła wszystko, żebym tylko nie szedł w tą stronę, w którą mnie ciągnie. Mhm. A z drugiej strony widziała, że ja się zajmuję muzyką, że gram cały czas przez całą podstawówkę, że różne robię ciekawe rzeczy i na tamtym etapie tak jakby uwierzyłem w to, że chcę skończyć szkołę i iść do filmowej, bo już taki miałem plan, żeby pójść do filmówki. No to ona mi mocno kibicowała i wiedziałem, że jej mąż pracuje w telewizji, a telewizja i radio mieściła się na moim osiedlu w ogóle. Koło Politechniki to były moje rewiry. Ja do tego radia wpadłem na zasadzie, ja szukałem tak naprawdę możliwości znalezienia nagrań, bo ja miałem jakieś nagrania od różnych znajomych, ściągałem rap skąd się dało, ale myślałem, że skoro to jest radio, no to muszą mieć jakieś rapowe płyty, tak wiesz. A który to był rok? Podstawówka, siódma klasa. Czyli to był rok 80. Kurde, muszę policzyć. Jak to była siódma klasa, pamiętaj, że ja rok powtarzałem przez poprawczak, więc... Czyli 15 lat miałeś wtedy. Tak mniej więcej, czyli to był 86 gdzieś. 86. To powiem ci, że wówczas w Radiu Kielce... Nie, to musiało być wcześniej. 86... Tak, to by się pokrywało, bo zaraz w tym samym czasie pokazali się B-boye. Mhm. To był tak mniej więcej okres. To musiał 85-86 być. To ja ci powiem, że wtedy w Radiu Kielce na bank raczej nie mieli rapu. Co ty powiesz? Tak. Natomiast mieli co innego. Mianowicie w Radiu Kielce była i jest do dzisiaj chyba, było i jest największe w Polsce archiwum z kapelami weselnymi. To wiedziałem, bo akurat przeglądałem te wszystkie dziwne rzeczy. W tamtym czasie, co prawda, dostać się do tego było trudno, bo to było wszystko na taśmach takich, pamiętasz? Tak, radiowych. No i nie każdy dawał dostęp do tego. Oni się bali w ogóle, jak taki chłop jak ja się pojawił, to już w ogóle się bali mi cokolwiek do ręki dać, nie? Ale tam był program chyba od 5 do 6 rano, czy od 6 do 7 rano w niedzielę. Z kapelami ludowymi. Z kapelami ludowymi. Tak, ja tego słuchałem, bo mój dziadek był mocno umuzykalniony. On cały czas słuchał, ja w ogóle nie mogłem do końca tego... Ale ty tego... grałeś na jakimś instrumencie wtedy? Ze słuchu tak, bo to w tych zespołach ciągle grałem, mimo że nawet do szkoły muzycznej poszedłem już w pewnym okresie. Ale na jakim instrumencie grałeś? Ogólnie klawisze. Zacząłem od gitary standardowo, jak większość ludzi. Na jednej, drugiej, trzeciej gitarze przeszedłem na elektryka. Potem brakowało klawiszowca, więc grałem na klawiszach.
Na bębna grałem w międzyczasie, chociaż bębniarza miałem cały czas, bo był mój kolega z klasy. On przychodził ze mną z zespołu do zespołu, całą podstawówkę. I to był mój stały... Janusz był tak jakby stałym... Ja i Janusz zawsze stworzyliśmy zespół. Cała reszta się co stosowała. Ale grałem na różnych instrumentach ze słuchu, tak. A dzisiaj na przykład jak robisz sobie... przygotowujesz płytę, to sam sobie coś robisz, zawsze, bity, tak. Tak? Zawsze, tak, zawsze. Grasz sobie na jakimś instrumencie? Czy tak, mam część instrumentów w chacie, część w studio, w domu komponuję na prostym klawiszu, mam samplery. Dzisiaj to wszystko też idzie we wtyczki, dzisiaj często pracuję, nawet telefon stał się moim, przed czym się broniłem, ale mogę Ci pokazać, MPC-ka mam tutaj. Więc jak jestem w trasie, mam wszystkie samplery, jakie mogą mi pomóc i różne przetworniki, staram się sprawdzać nowe aplikacje, nawet przez to, że w IT od 96 jestem, to sam robię jakieś aplikacje takie naokoło muzyczne, więc cały czas to testuję. Jak jestem w podróży, zakładam słuchawki, bity robię na telefonie. To ja Ci teraz przypomnę moment, kiedy się poznaliśmy, bo ja to wczoraj sobie już wysłowiłem, a trochę mi też pomógł Piotrek Nagłowski. Ty z Anglii wróciłeś wtedy. Tak. I ja wróciłem z Anglii, ale to już tam jakiś czas było, tylko że myśmy rozmawiali o tym w BMG. Ty negocjowałeś kontrakt, a ja wtedy wpadałem i wyciągałem od nich za szaf różnego rodzaju płyty, których oni w ogóle nie wiedzieli, co mają. Nawet nie wiedzieli, co tak. mają. Lodz się tak wyszli zresztą. Lodz do Brooklyn tak wyszedł, bo wyciągnąłem ich ze śmietnika. Ja tam gdzieś za tymi szafami znajdowałem, a ponieważ się znałem i z Piotrkiem wcześniej jeszcze z Trójki z lat 80. i z Rorasem, no to oni tam pozwalali mi po tych swoich gabinetach chodzić. I tam się właśnie poznaliśmy, ale jak ja zapytałem, Piotr mi powiedział, mówi, że tutaj jest taki człowiek, którym się być może podpiszemy i mówi, że robi rap. I ja wtedy pamiętam, podszedłem i powiedziałem, rap robisz, a ty powiedziałeś, że tak i tak nieufnie strasznie podszedłeś, a ja mówię, ja jestem wielkim fanem rapu. I w ogóle pierwszy singiel kupiłem w 81 roku i powiedziałeś, szanuję cię za to. I to jest coś takiego, co później gdzieś tam ciągnęło się trochę za mną, ponieważ ja miałem taki problem, bo kiedy odniosłeś olbrzymi sukces, to w drugiej połowie, zwłaszcza lat 90., to całe tak zwane środowisko rapowe disowało cię kompletnie. A ty chciałeś być, pamiętam, takim... Tak, a ja po prostu... Kilka razy i po prostu ja nie chciałem tego robić, bo ja miałem szacunek dla ciebie, szacunek dla rapu i w ogóle dla muzyki. Ja pamiętam, że dla Ciebie to było trudne, bo nie rozumiałeś tego, bo mówisz, że znasz jedną i drugą stronę. Wy powinniście być najlepszymi kumplami, dokładnie. A co to się dzieje? Tak rozmawialiśmy i wtedy nawet się śmiali, wiesz, ci raperzy, wiesz, ze mnie niektórzy, że o, przyszedł wujek Kirek, który chce wszystkich godzić, a to jest niemożliwe. Ja mówię, jak to niemożliwe? I nawet jak pierwsze hip-hopopole robiłem, nie, drugie hip-hopopole robiłem, to zrobiłem takimi regionami, które się nawzajem wtedy zwalczały, czyli Warszawa, Poznań, Śląsk, KRK, który wtedy był dużo mocniejszy. No to prawda. I wtedy się pojawił. Zooteka wtedy była. Tak, i wtedy taki człowiek się pojawił, który nagrywał płytę i do tej pory nie nagrał i co roku wszyscy mówią, że nagrał, czyli Mercedresu. Tak, zresztą Zooteki wspomniany. Tak, Zooteki wspomniany. Więc to były takie dosyć dziwne czasy. I tak naprawdę teraz sobie zmysłowiłem, jak doszło do tego, że kiedyś tam poznaliśmy się. To jeszcze skończę. Ale tak kończąc już ten wątek, w ogóle ważną osobą w całym tej opowieści był niejaki Marek Tamerlain, bo on zadzwonił, w ogóle to on, jak wtedy był ten dym na scenie, ten dym na scenie, który ludzie myśleli, że tam jest dym i tak dalej, Marek ponoć zadzwonił, no że nie ponoć, tylko już to potwierdzone jest, do Piotrka podczas tego koncertu, jak ja byłem jeszcze na scenie, zadzwonił i mówi, stary, posłuchaj, to musicie podpisać tego gościa, tu jest taki koleżka. I on tak jakby wciągnął Nagłowskiego w całą tą historię. Tak, że... Marek dzisiaj mieszka w Niemczech, w Holandii, gdzieś tam, czy na pograniczu niemiecko-holenderskim, tak. My się słyszymy czasami. Jest znakomitym pozdrawiam muzykiem. Pozdrawiam w ogóle Marka. Tak. Ja bardzo żałuję, że on nie nagrywa nowych płyt. Ja to jest żałuję. Piekielnie zdolny pamiętam człowiek. Jego płytę. Nawet piekielnie pojawiliśmy się, to jest taka ciekawostka, Markowi, żeby się odpłacić za tą przyjaźń, on powiedział, no może mi się raz zagraj w moim teledysku. I zagrałem. To był Nowe Czasy się nazywał, czy coś takiego, kawałek jego teledysk. Powiem wam więcej, tam w tym teledysku jestem ja, jest Wzgórze,
jest parę osób i debiutuje tam nie kto inny, tylko jako dzieciak Fu. O, to jest ciekawe. To jest tak, to jest ciekawe. Marek nagrywał totalnie różną muzykę, a dziwnym trafem w zbiegu wielu okoliczności udało mi się do klipu zaprosić ludzi, którzy stanowią dzisiaj dużą, tak jakby w pewnym sensie korzeń tego polskiego rapu cały ten, bo ja byłem Wzgórze, był Fu, tam się pojawiło przez teledysk, przewinął. Dobrze, to teraz sobie zobaczmy jedną rzecz. Karol, tam jest płyta Leroya, jakbyś mi ją podał, sobie leży. To jest ta, tak. O, to jest pierwsza płyta, ta słynna. I nie ma reedycji, teraz się na winylu tylko ukazała. Teraz ukazała się na winylu, tak. Ale dlaczego przez tyle lat była niedostępna ta płyta? Ojej, to moje pytanie było do BMG, a potem do Sony. Ja prosiłem wiele lat o reedycję Sony, bo oczywiście mówiłem, że ja mogę sobie ją od nowa nagrać, ale to nie o to chodzi. Chodzi o ale to, problem z prawami był? Nie do końca, bo prawa do mnie wróciły, ja mogłem z powrotem tą płytę sobie wydawać, nagrywać tam ją od nowa, wydawać w różnych wersjach. I zresztą to pochłonęło moje życie, bo zacząłem przygotowywać te płyty od nowa, rozkładać te klocki i nagrywać. Ale namawiałem cały czas Sony do tego, wydajmy ten materiał, wydajmy kolejne, bo ludzie czekają, a ceny już zaczęły być zawrotne na tym Allegro, jakieś absurdalne, więc mówię, no zróbmy coś. Pamiętam przy 20-leciu mocno pracowałem, żeby wydali, w końcu nie wydali, nie interesowało ich to. Mocno się zainteresowali, jak ja wydałem, bo stwierdzają, że naruszyłem im coś tam, ale to już zostawiam prawnikom, niech się zajmą, co im tam naruszyłem, bo nic nie naruszałem im. Natomiast no widzę, że jest problem. Sami nie potrafią, to taki pies Pawłowa trochę. Sami nie dadzą, a innym zabronią. I tak jest. Całe lata nie wydawałem, bo nie było chęci ze strony firmy. Dlatego ten winyl ma inną okładkę niż... Tak. Okay. To... Zresztą ten winyl jest też rarytasem. W ogóle ten singiel, tak samo jak płyta album, która gdzieś tam się pokazała na winylu, jest na pierwszy, jak słuchacie, to jest ta sama płyta, ale to nie jest ta sama płyta. Tą płytę musiałem od nowa poskładać z tych samych klocków. Fart polega na tym, że ja ją składałem całą. Od początku do końca. I wiem, jak się ją składa i z czego ją robiłem, więc dla mnie ją złożyć dokładnie tak samo nie było żadnym problemem. Natomiast ona nie jest do końca taka jak ta. Jak sobie posłuchacie, a szczególnie jak macie system Surround, to mam dla was tam parę niespodzianek, które się różnią. Włóżcie sobie album z 95 i ten i zobaczycie, o co chodzi. To nie jest tak, że to jest aż tak słyszalne, ale w niektórych utworach na pewno usłyszycie, co wam tam w prezencie dałem. A ten singiel jeszcze masz? Mhm. Mam wszystko chyba. Dobrze. To... Widzę, że naprawdę masz dobrą tą, tak, szczególnie... Tutaj jest. Tak, to też mam, ale tak, to też mam, bo to wyszło w takiej dziwnej właśnie formie. Dziwna forma to jest L i album. A to właśnie BMG była odpowiedź na to, jak Sony, jak ja im powiedziałem, że wydajmy coś fajnego, no to oni bez zgody, bez pytania mnie o cokolwiek wydali. Ja się dowiedziałem tak naprawdę od Empiku o tym. Tak, tutaj jest taki singielek, tak. Bardzo fajny. Zresztą okładka zrobiona przez naszego przyjaciela Piotrka Sikorę. Wspaniały artysta z Nowego Jorku, polecam. Tak, o Piotrze, z Piotrem będziemy niebawem rozmawiali. Tutaj z kolei... No, jesteśmy dobrymi kumplami. Tak, my też. Tutaj z kolei maczał palce w tym utworze Janusz Janina Iwański, tak, na tym singielku. Tak. I Adaś Toczko to fajnie z tego zmiksował. To jest taki w BMG wtedy. Pamiętam, wydali taki. Tak, jest taki na showcase. Egzemplarz promocyjny. I tutaj jest tak, Je t'aime, Malcolm McLaren. Co potem mnie połączyło, że tak. Camaro Blue. W ogóle ja już nie pamiętam, taki zespół był. Później P.O.L., tak. No i z Scooby-Doo, czyli Leroy. Tutaj jest Bafangu. Tak, Bafangu to jest taka mam wydanie takie piękne. To zresztą jest rarytas i rzadkość. Mamy chyba dwa egzemplarze tego. No ja też mam dwa egzemplarze. Ale to jest rarytas w chuj. Tak. To trudno dostać. Jest. Później tutaj jest Scyzoryk. Jest tutaj Korba. To jest ta pierwsza taka, co wyszła chyba, nie? I tutaj nie są remiksy jeszcze Scyzoryka. To jest chyba jedno z pierwszych, co wyszło chyba, nie? Mhm. To jest jedno z pierwszych wydawnictw, jak nie pierwsze chyba. Nie, pierwsze inne było. Ale to tak, jedno z pierwszych, które się ukazało wtedy. Tak, to jest, ono jest zgrane, bo to właśnie woziłem wtedy jeszcze z CD-ków, grałem imprezy. I woziłem sobie nas tego na imprezy i to po prostu miałem skatowane straszliwie. No tu jest wiadomo, LK. Tak, LK.
Kangury. Kangury, tak. Tu jest Leroy w wersji porno. El Niño. Tak. Zresztą znana postać, polecam. To wszystko, co tutaj jest okładka, to jest człowiek, który pracuje z Rodriguezem. Jestem do dzisiaj dumny, że koleś dla mnie zrobił okładkę. W ogóle to był kontakt internetowy i nagle koleś, który robi projekty dla Rodrigueza i Tarantino, nagle zrobił dla mnie grafiki. To jest w ogóle dla mnie... Tu są te dwie bardzo fajne okładki. Bafangu, część pierwsza, druga. Tak jest. I mamy tutaj jeszcze singielek i bestseller. To jest chyba wszystko, tak? No, chyba nic tak. Nie pominąłeś. Jeszcze mam na winylach. Na winylach masz. Tak, Bafangu. Tak. Pierwszy podwójny. Pierwsze trzy, tak. Te trzy mam na winylach. Ja mam dla ciebie scyzoryka, tak. Dla ciebie też wychwycić album i dla siebie. A, widzisz. Harry znowu przyszedł i tupta tutaj. Dobrze, to tak na zakończenie jeszcze naszego spotkania chciałem przejść do czasów nam współczesnych. Harry, chodź tutaj. To mówię do mojego psa, który tutaj przyszedł. No, chodź, tak. Pozdrawiamy przy okazji Harry G. z Kielc. To jest nowa szkoła, która wchodziła zaraz po nas. Harry G. straszny świr. Siedzi z tego, co wiem, dalej chyba w Londynie. Chciałem cię zapytać, mam tutaj kilka winyli w ręku, którzy z takich współczesnych, które są, i chciałem zapytać, czy ty słuchasz w ogóle współczesnego tak, rapu? Chodzę na koncerty, staram się być na większości, które się pojawiają. Holaki. Tego nie słyszałem. To polecam bardzo. To jest BDOS. Tak, to znasz płytę. Tak? Znasz tę płytę. Tak, dobra płyta wyszła. Tak, tutaj mamy Janek Rapowanie i Nocny. Też znam, oczywiście. Też, tak? Wspaniała, też polecam tym, którzy no nie wątpię, żeby nie znali. Tak, i tu jest Mata. No i Mata. Tak, który jakby rozbił bank z Popkillerami w tym roku. Mhm. Najwięcej dostał. I powiedz mi, czy myślałeś o tym, żeby któregoś z nich zaprosić na swoją płytę? Kurde, ta nowa płyta, którą nagrywam, są głównie oldschoolowcy, prawdę mówiąc. Mhm. Z nowej szkoły chyba tylko dwie osoby się pojawiły. Ja to jest tak, że widuję się z tymi młodymi bardzo często i jakieś rzucamy sobie dziwne teksty, żeby coś wspólnie zrobić. Ale dziś, kurczę, jestem... Ja nie mam problemu z tym, żeby nagrywać z młodymi ludźmi. Wręcz mam taką odwrotność, gdzie branża często mówi, nie no, to nie możesz słuchać tego pewnie nowego, bo to jak myślą, że stary dziad, to już nie może znieść nowych rzeczy. Wręcz przeciwnie. Ty nie mów stary dziad, bo co ja mam powiedzieć? Ale mówię tak, jakie podejście pewnie jest. Natomiast uwielbiam to, co się nowe dzieje w rapie. Powiem inaczej. Bym był ostatnim chyba świrem, który by narzekał na cokolwiek dzisiaj. Kiedy my zaczęliśmy robić rap, to co mówiliśmy o audycji, którą robiłem w podstawówce, to była Klub Niebieskiej Tarczy, Radio Nieprzemakalnych, to w tym czasie zaczynał Jurek Owsiak w Jarocinie, wielu naszych znajomych zaczynało. Ja wtedy zaczynałem jako totalny dzieciak w podstawówce w Kielcach, byłem przedstawicielem na Kielce Nieprzemakalnych i robiłem wtedy audycję o rapie i wtedy pamiętam, że nawet czwórka nie mówiła o rapie, dopiero rok, dwa lata potem się dopiero pierwsza sonda uliczna pojawiła, gdzie pytali o rap, pamiętam, bo wiem to na 100%, bo czwórka była, Rozgłośnia Harcerska była moim, tak jakby, trójka, Rozgłośnia Harcerska to były moje codzienne, non-stop chodziły, czasami na dwa radia w dwóch różnych częściach, taka kakofonia. Natomiast dlatego wiem, że jakoś dwa lata potem zrobiła Rozgłośnia Harcerska, bo słuchałem tego codziennie. Interesowała mnie ich lista, która była dość inna od wszystkich. Ja słuchałem alternatywnej muzyki, więc dla mnie to był wspaniały Rozgłośnia. I pamiętam, po dwóch latach to dla mnie było wielkie wow, kiedy robią sondę uliczną w Warszawie. Co to jest rap? No i nikt nie odpowiedział. Wszyscy tam gwałt, sztukot. Ale zrobili. Ale zrobili. Dla mnie to było, i teraz do czego zmierzam. I wtedy, wyobraźcie sobie, słysząc, że w ogóle ktoś mówi, czym jest rap w mojej ulubionej rozgłośni, dla mnie to było jak przełom. Ja pamiętam, że jak zagrali w 80-tych latach, nie wiem czy to Kaczkowski, Public Enemy pierwszą płytę, nie Kaczkowski, to ty grałeś w Public Enemy pierwszy, no to ciebie skończyłem, to opisałem zresztą w książce, tak, sorry. To ja, czy ten, czekałem z wypiekami na twarzy, kto zagra Yo Boom Rush The Show? I nie wiem, ilu nas siedziało wtedy przy głośnikach. Myśmy wtedy zagrali też Fuck The Police. Tak. I przyjechał taki człowiek ze Spina,
który później napisał w książce o nas, że to nasza audycja nazywała się Radio Clash. Robiliśmy dokładnie tak. Z Grześkiem Brzozowiczem tak. I z Maćkiem Chmielem. Później dołączył Filip Łobodziński jeszcze do nas. I przyjechał do nas właśnie ten człowiek ze Spina, jakoś Maciek go gdzieś tam wyczaił. I po jakimś czasie... Beastie Boysów też. Tak, i po jakimś czasie wyobraź sobie, Maciek był w Stanach, wrócił z tych Stanów i ja go pojechałem po niego tym swoim trabantem na lotnisko odebrać, a on leci do mnie z książką i mówi, stary, o jest o nas w tej książce, mówi. Tak. Spin magazyn. I tak, i było napisane, w niezależnej stacji radiowej w Polsce. Niezależny, a to komunistyczne. Dokładnie, mainstream. Nikt w ogóle nie wie. Nie, ale graliście wtedy rzeczy takie, które nie grał. Nie grał. Longiem się grało całe płyty. Ja czekałem w nocy, żeby to nagrać. Ja nie mogłem spać po tej audycji. Stary, ja do rana słuchałem tego w kółko. Ja do szkoły szedłem po prostu z tym, potem żyłem wiele dni z tym. Dla mnie to było jak elementarz. I teraz wracamy do tego. Tak. Bym był ostatnim idiotą, który dzisiaj by się obrażał na to, co się dzieje w rapie. Ja marzyłem o czasach, żeby ludzie w ogóle na słowo rap w ogóle mieli pojęcie, chociaż co setna osoba, czym to jest. I dzisiaj mamy czasy, w którym zaczepiasz starszą panią i ona ci powie, już nawet nie będzie wymyślała, że to jest rape czy stuk. Ona powie, że to jest taka muzyka. Ale... I to jest ogromny sukces. Słuchaj, to jest, ja ci tylko dodam, żeby to była piękna puenta. Był rok 2004, ostatnie Hip-Hop Opole i mój przyjaciel pyta mnie, czy mogę kogoś zabrać do Warszawy. Ja mówię, że mam cały samochód pusty, oczywiście. A on mówi, ale to jest pani Hanka Bielicka. A ja mówię, z przyjemnością. Miałem możliwość wsiadłem do auta, przywitałem się, otworzyłem drzwi, pani Hanka sobie usiadła z przodu i mówi, Panie chwileczku, pan tu jest taki młody, pan mi powie, co to jest ten rap. A ja mówię, to ja może pani włączę. I włączyłem jej Łonę, pierwszą płytę. I ona słucha, nic się nie odzywała przez całą płytę i mówi, panie Jirku, oni jak chłopcy z Pragi przedwojenni, jak oni kurwa przeklinają. I wiesz, jakie fajne teksty. No i przywiozłem ją w Warszawie, tutaj ta część Nowogrodzkiej przy Politechnice, ona tam mieszkała i wysiadamy z samochodu i ja jej daję tę płytę Łony, a ona mówi, naprawdę taki prezent, wiesz, fajny, i mówi, to proszę pana Łonę pozdrowić, pana Łonę. A ja mówię, to może pani sama pozdrowi. O, bardzo chętnie. Dzwonię do tego, do Adaba i mówię do niego, siema Łona, słuchaj, tutaj pani cię chciała pozdrowić. A on nie zdążył nic powiedzieć, a ona wzięła telefon. Dzień dobry panu, mówi Hanka Bielicka, chciałem bardzo pozdrowić. Ta pana płyta jest znakomita, zdaje już Hirka. Daje mi telefon, a ona, ty, co to było? A ja mówię, pani Hanka Bielicka. Nie, no nie, pierdolisz. Ja mówię, nie, później tylko pożegnam się z panią Hanką i odzwoń. On nie wierzył w to, że pani Hanka Bielicka wielkie, mogła skumać jego tekst. To jest wielkie, bo przez lata tak samo ja miałem wiele takich sytuacji. Każdy z nas, myślę, że wielu raperów nagle spotykało się z tym, że są przyjmowani w środowiskach, które by się wydawały ogólnie zamknięte na naszą. To taka ładna puenta, żeby nam się ta rozmowa zamknęła. Posłuchajcie sobie, jak na freestylu jechała pani Hanka Bielicka. Bo to był chyba pierwszy freestylowiec w tym kraju. Mistrzowski freestylowiec. W ogóle mistrzyni. Ona Piotrek, dzięki, że wpadłeś do mnie. Słuchaj, z powodzenia. A jeszcze porozmawiamy sobie o jednej idei. Mam nadzieję, że cię w nią wciągnę. Mianowicie chcę zrobić fundację, która będzie edukowała młodych ludzi, uczyła wrażliwości na sztukę. Bo jak młodzi ludzie będą wrażliwi na sztukę, to będą lepsi. Będą lepsi, dokładnie. I tym optymistycznym akcentem dzięki. Pozdrawiamy was.